LCK-16 to pierwsza na rynku replika karabinu RPK-16, wyprodukowana przez LCT Airsoft. Pierwowzór po raz pierwszy został zaprezentowany podczas wystawy Armia 2016. W 2017 roku odbyły się jego próby poligonowe. W 2018 roku, w lutym, została podpisana umowa na dostawę RPK-16 do Armii Federacji Rosyjskiej. W 2019 roku pierwsze egzemplarze trafiły do służby. W grudniu 2019 mieliśmy możliwość oglądać gotowe prototypy podczas targów MOA w Tajpej na Tajwanie. Dzisiaj mamy możliwość zaprezentowania Wam gotową replikę. Replika wykonana jest w standardzie, do którego LCT zdążyło nas już przyzwyczaić. Znakomita większość metalowych elementów zewnętrznych wykonana jest ze stali i pokryta oksydą, co daje gwarancję, że replika będzie się godnie starzeć. Jedyną częścią wykonaną ze stopu aluminium jest prowadnica kolby. Całość spasowana i zmontowana bardzo solidnie. Łoże wykonano z twardego zbrojonego polimeru. Dołem i górą biegną standardowe szyny Picatinny, a dodatkowe odcinki szyn można zamontować po bokach. Łoże mocowane jest na wcisk i dodatkowo zabezpieczone kołkiem i śrubą. Połączenie jest sztywne i nie ma luzów. Chwyt pistoletowy RPK-16 to ten sam chwyt, który występuje w AK-12 i AK-15. Jest ergonomicznie wyprofilowany i pozwala na pewne wprowadzenie broni. W oryginale wewnątrz znajduje się przybornik, a wyciąga się go wciskając okrągłe przyciski po bokach uchwytu. W replice ze względu na silnik umieszczony w chwycie, przyciski są jedynie atrapami. Kolba składana jest na lewą stronę karabinu. System składania i rozkładania jest bardzo podobny do tego zastosowanego w różnych odmianach AK-74. Niestety, przy użyciu bębnowego magazynka dołączonego do zestawu, kolba nie składa się w pełni. Do regulacji położenia kolby służy typowe rozwiązanie z wciskaną dźwignią. W przedniej części umieszczone jest obustronne gniazdo QD do mocowania pasa nośnego. W komplecie z repliką dostarczany jest bębnowy magazynek o napędzie elektrycznym. Jest to wykonana z polimeru kopia 95-nabojowego magazynka stosowanego z wersją palną. Od strony mechanicznej replika wykonana jest w 100% zgodnie ze standardem LCT Airsoft. Mamy tu gearbox w wersji trzeciej ze stalowymi kołami zębatymi osadzonymi na łożyskach kulowych oraz szczelny układ pneumatyczny z tłokiem o stalowych zębach. Uszczelniona dysza i łożyskowana głowica tłoka oraz prowadnica sprężyny. Prędkość wylotowa około 400 fps na kulkach 0,2 g i wyzerowanym hop-upie. Miejsce na akumulator przewidziano pod pokrywą komory zamkowej. Sposób jej demontażu jest zupełnie inny niż w replikach AK. Nie ma tutaj przycisku w tylnej części pokrywy. Niewielka ilość miejsca na akumulator to spore ograniczenia repliki, która ma być bronią wsparcia. Mechanizm pracuje poprawnie, bez niepożądanych dźwięków. Zasięg i celność okazały się także porównywalne do znakomitej większości replik z oferty LCT Airsoft. Pojawienie się RPK-16, AK-12 i PKP w ofercie LCT Airsoft to z pewnością świeży powiew na rynku dla rusofilskiego świadka. Repliki są wykonane na bardzo wysokim poziomie, to po prostu kawał solidnej stali. Z pewnością przypadną do gustu niejednemu nabywcy. Po więcej szczegółów, jak zawsze, odsyłamy Was do recenzji na łamach wmasg.com, a także, jeśli podoba Wam się ten filmik, zapraszamy do śledzenia naszego kanału YouTube. Będzie więcej takich produkcji.